Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu w Przystanku Historia w Instytucie Pamięci Narodowej. Znowu będziemy rozmawiać o Polakach w Oriencie, więc tym bardziej się cieszę, że doszliśmy teraz do tematu trochę bardziej współczesnego. Mam na myśli Polaków na Bliskim Wschodzie w czasie II wojny światowej. Dzisiaj moim gościem będzie autor tej pozycji, którą wszystkim Państwu bardzo polecam. Szczególnie osobom, które zainteresowane są Polakami na Bliskim Wschodzie w czasie II wojny światowej, armią Andersa. Witam bardzo serdecznie mojego dzisiejszego gościa, pana profesora Jacka Pietrzaka z Uniwersytetu Łódzkiego. Witam bardzo serdecznie, panie profesorze. Witam panią i witam państwa. Bardzo się cieszę, że to dzisiaj z panem będę rozmawiała właśnie o Polakach na Bliskim Wschodzie w czasie II wojny światowej. Ja dzisiaj chciałabym się bardziej skoncentrować na tym uchodźstwie cywilnym, dlatego że jak pan pisze w książce, to uchodźstwo polskie w czasie II wojny światowej można podzielić na uchodźstwo wojskowe i uchodźstwo cywilne. Mam wrażenie, że o tym uchodźstwie wojskowym trochę więcej zostało jakby powiedziane w naszej historiografii. O tym cywilnym dopiero zaczyna się mówić, a myślę, że temat jest bardzo ciekawy. I na początku chciałabym zapytać tak ogólnie o to, jak duży wymiar miało to polskie uchodźstwo cywilne na Bliskim Wschodzie w czasie II wojny światowej. Jak to się stało, że te osoby właśnie trafiły na Bliski Wschód i do jakich państw trafiły najczęściej? Od razu zacznę od tego, że no, mamy na początku poważny problem. Kto był cywilem, kto był żołnierzem. Wydaje się to oczywiste, proste, tak? A wcale. Ale nie w czasie wojny, prawda? Nie w czasie wojny, bo to było wszystko płynne. Na przykład żołnierze, którzy okazali się niezdolni do służby wojskowej, byli wycofywani tak zwanej drugiej grupy, żyli sobie jak uchodźcy cywilni, no ale wciąż byli na stanach wojska. Albo młodzież, tak zwani junacy i junaczki. Pod opieką wojska. Część statystyk ich zaliczy do żołnierzy, a część, prawda, do cywilów. No przecież dzieci dziesięcioletnie trudno uważać za żołnierzy. Tak więc tych problemów... Choć w niektórych państwach można by... No, przepraszam, choć w niektórych państwach można by było zaliczyć już i do żołnierzy, ale no nie w czasie wojny i nie... No, polskie standardy jednak, prawda, z zachodniej cywilizacją tutaj trochę bardziej, prawda, w tym względzie rygorystycznie całe szczęście można powiedzieć. Skąd się wzięli ci uchodźcy? No osoby, które trochę się interesują historią II wojny światowej, kojarzą przede wszystkim polskich cywilów, którzy wyszli ze Związku Sowieckiego, prawda, do Iranu z armią generała Władysława Andersa. Ale nie pamięta się o tej znacznie mniejszej pierwszej fali migracyjnej, która tak naprawdę zaczyna się już na przełomie 1939-1940 roku. To są przyjazdy indywidualne, głównie do Palestyny. Niewiele o nich wiemy. Najczęściej to są uchodźcy pochodzenia żydowskiego, więc najbardziej, prawda, zagrożeni represjami niemieckimi. Natomiast to są małe grupy. Oczywiście są też transfery żołnierzy, prawda, z Bałkanów, na przykład lotników, przez Bejrut do Francji, ale to są takie, można powiedzieć, tylko chwilowe, śladowe obecności. Zorganizowana migracja zaczyna się po klęsce Francji w czerwcu 1940 roku. A z jakiego powodu? Z tego powodu, że zwiększa się nacisk III Rzeszy na państwa bałkańskie, Rumunię, Węgry. I staje się jasne, przecież mamy na Węgrzech kilkadziesiąt tysięcy polskich uchodźców. O ile żołnierze są systematycznie ewakuowani, no to cywile tam nadal są. Tym bardziej, że są to na ogół ludzie związani z obozem władzy, tak zwanym sanacyjnym, prawda, czy to w skrócie określa, a więc no, rząd polski na uchodźstwie, rząd we Francji nie za bardzo zainteresowany, aby oni trafili do Francji i zawsze podejmowali działalność polityczną. Są Polacy na Węgrzech, prawda. Rząd, niezależnie od stosunku politycznego do tych uchodźców,
no, czuje na sobie obowiązek. Jeżeli ci ludzie wpadną w ręce w Niemców, no to trafią do Auschwitz, innych, prawda, miejsc zagłady, ich trzeba ratować. Dlatego tak, bardziej zaczynają się właśnie działania zmierzające do ich ewakuacji. Tak, tym bardziej, że tutaj ambasador Sokolnicki też w Turcji miał jakby duży wkład w to, że starał się szczególnie polityków, jakby szczególnie z Rumunii ściągnąć jakby na terytorium Turcji i zabiegał bardzo silnie urzędu tureckiego İsmet'e İnönü, żeby to umożliwić, więc tak jakby to był taki jego mały wkład w to. Między innymi chciał ministra Beka ściągnąć z Rumunii, mu to się nie udało, no ale jego żonę i córkę jednak się udało, więc to też są takie ważne rzeczy, więc bardzo się cieszę, że tutaj doszliśmy do tych mniej znanych jakby tych migracji. Jeśli chodzi o ambasadora Sokolnickiego, no to on jeszcze czuł lojalność wobec swoich, no że tak powiem, też kolegów politycznych. I trzeba powiedzieć, no przecież no, niewiele brakowało, a zostałby odwołany, gdyby nie stanowisko władz tureckich, bardzo tutaj lojalne wobec ambasadora i twarde, no to ambasador Sokolnicki podzieliby los wielu dyplomatów, których po prostu przypiętym łatkę senatora i kariera ich była zakończona. Natomiast trzeba od razu powiedzieć, pani wspomniał Turcji. Turcja nie była brana pod uwagę oczywiście miejsce osiedlenia, tylko jako miejsce tranzytu. Polski rząd negocjował z Brytyjczykami. Brytyjczycy bardzo byli niechętni temu, aby Polacy trafili do Palestyny. No bo wiadomo, mieli tam dość kłopotów. No był ich mandat, prawda? Więc to był ich mandat, więc tak jakby tutaj to nie chcieli wywoływać niepotrzebnych reakcji arabskich przede wszystkim, więc Dokładnie, po prostu dodatkowa grupa uchodźców powodowałaby nowe pytania, tym bardziej, że no wiadomo, że wśród tych polskich uchodźców były też osoby pochodzenia żydowskiego, ale zasymilowane. Tam nie było żadnej groźby, że ci ludzie na przykład po wojnie chcą zostać, prawda, i budować Izrael, no bo się czuli Polakami. Natomiast Brytyjczycy mieli obsesję na tym punkcie, prawda, że tutaj setki, tysiące Żydów będą spływać następne i ten problem, prawda, palestyński uczynią coraz trudniejszym. Wynegocjowano Cypr, brytyjską kolonię, tak na Morzu Śródziemnym, ale ostatecznie też władze brytyjskie no, zgodziły się na pewną kwotę imigracyjną, bardzo wąską, ją określono na początku na tylko 750 osób, do Palestyny. No oczywiście kwota kwotą, udało się ją obejść i przynajmniej dwa razy więcej Polaków zostało do Palestyny ewakuowanych. Pierwsze transporty przybyły we wrześniu 1940 roku. I to jest ta pierwsza fala migracji na Bliski Wschód, Cypr i Palestyna. Tak, a tak, to mówiliśmy teraz o tej pierwszej fali migracji. Ta druga fala migracji, to już byśmy się odnieśli do cywilów ewakuowanych z wojskami Andersa, czy jeszcze coś było w międzyczasie? No bo tak jakby ta pierwsza fala migracji jest o tyle ciekawa, że tam na przykład trafili, ja się odniosę do Turcji, bo jest mi najłatwiej, na przykład inżynierowie, którzy chcieli swoją fabrykę samolotów budować we Francji, nie dostali zgody. Turcja się zgodziła, bo Turcja w czasie wojny była neutralna, co ja pozwolę sobie tutaj jakby powtórzyć, bo może nie wszyscy znają historię Turcji w czasie II wojny światowej. I ona bardzo chętnie przyjmowała wszystkie osoby, które mogły dla Turcji coś zrobić, w sensie pomóc ją modernizować, budować, gospodarczo, ekonomicznie rozwijać, więc ona tych inżynierów bardzo chętnie przyjęła. Umożliwiła im otwarcie fabryki. Oni zajmowali tam stanowiska kierownicze i zastępcami byli Turcy po to, żeby mogli się jakby przyuczać do tego, że potem ją prowadzić, więc tak jakby lotnictwo w Turcji to jest taki bardzo silny polski wkład, więc tak jakby tym bardziej właśnie ciekawe jest pamiętanie o tej pierwszej fali, która była i która nie była niewielka, ale no, pochodziła z takich też dobrze wykształconych, prosperujących warstw, które pomogły jakby rozwijać ten obszar. A czy ta druga fala to już właśnie są cywile z wojskami Andersa? Zaraz się do tego odniosę, ale jeszcze tak można powiedzieć, właśnie komentując to, o czym pani wspomniała, dokładnie tak. Ta pierwsza fala, o tym trzeba podkreślić, jest wybitnie inteligencka. To nie tylko są politycy, prawda, wysocy urzędnicy państwowi, ale generalnie ludzie, prawda, z elit społecznych, z rodzinami. I to nie tylko Turcja, bo to także widać u Brytyjczyków, prawda,
jest zainteresowanie specjalistami, ludzi, których można wyzyskać. Najlepiej, jak to będą technicy, prawda? Tacy, którzy budują coś, mogą w przemyśle być zatrudniani. Chociaż trzeba powiedzieć, że tutaj moim zdaniem Turcy znacznie lepiej potrafili tych polskich specjalistów wyzyskać. Brytyjczycy w późniejszej fazie wojny w sposób dość ograniczony. Moim zdaniem dużo polskiej inteligencji, technicznej zwłaszcza, nie zostało wyzyskanych przez aliantów, by pracować na rzecz, prawda, gospodarki wojennej. Mam nadzieję, że tak, Turcy są w tym dobrzy, poza tym oni bardzo szybko przyznali im tureckie obywatelstwo, żeby już nikt nie mógł im zabrać tego pozwolenia na pobyt w Turcji, więc oni tak jakby bardzo szybko to tam poszło. Ale oni potrzebowali tych specjalistów u siebie, żeby rozwijać swój kraj. Dla nich w ogóle II wojna światowa to był taki dobry moment. Ale właśnie ta druga fala, ta, która przyszła z wojskami Andersa, cywilów, to już chyba nie były tylko i wyłącznie elity, prawda? To już ona chyba wygląda zupełnie inaczej. Tak. Bo cóż, ci polscy obywatele, bo to trzeba właśnie podkreślać, polscy obywatele, bo tak, przecież tam nie byli tylko Polacy, tam byli Polacy, polscy Żydzi, ale także niewielkie grupy Ukraińców, Białorusinów, też trzeba o nich pamiętać. To wychodźstwo odzwierciedlało społeczne oblicze ludzi represjonowanych przez władze sowieckie, prawda, po 17 września 1939 roku. Często jest takie wyobrażenie ukształtowane, że Sowieci represjonowali głównie elity. No, tam się kojarzy Katyń, prawda, i tak dalej. Oczywiście, że tak, ale sowieckie pojęcie elity czy osób zagrażających władzy sowieckiej jest inne, niż my sobie to wyobrażamy. Pierwsze deportacje, tak, luty 40 rok, to są przede wszystkim tak zwani osadnicy, czyli to są rolnicy, tak? Bo tych osadników traktowano na przykład ludzi, którzy mieli korzyści z reformy rolnej. To są po prostu zwykła ludność chłopska. I ta ludność wiejska dominowała oczywiście także wśród tych cywilów ewakuowanych razem z wojskiem. Przyjmuje się, że to było około 40, według moich obliczeń, to się zbliżało do 45 tysięcy osób, które w dwóch głównych falach ewakuacji w roku 1942 i w kilku mniejszych, bo co jest mało wiadomo, ostatnie miały miejsce jeszcze w roku 1943, gdy już tworzyła się dywizja kościuszkowska, prawda, w Związku Sowieckim. Tam właśnie przeważała ludność wiejska. Oczywiście była także inteligencja, ale jeśli porównamy to z Palestyną, no to był to niewielki procent. Ale również oczywiście przedstawiciele elit znajdziemy tam. Byłych senatorów, posłów, wojewodów, nawet minister się zjawi. Ale też trzeba powiedzieć, że ci tacy bardziej liczący się przedstawiciele elit byli często od razu odsyłani do Wielkiej Brytanii. Ich tam w Iranie nie pozostawiano. Ta druga fala, ona trafiła głównie właśnie do Palestyny, Iranu, czy gdzieś jeszcze na Bliski Wschód? To jest sprawa dość, że tak powiem, skomplikowana. Trzeba powiedzieć, że od razu Brytyjczycy powiedzieli jasno, bo z czego to wynika wszystko? Brytyjczycy nie chcieli Polaków w Iranie. Może tu jeszcze dodamy, prawda, są tutaj też o tym może nie wiedzą, że Iran nie był państwem suwerennym. To nie Iran nas przyjmował, tylko tak, władze brytyjskie. Iran był okupowany, prawda, przez Brytyjczyków i Sowietów. I teraz Brytyjczycy nie chcieli polskich cywilów w Iranie. Oni chcieli armię. Churchill błagał Stalina o armię Andersa. To wcale nie wskutek zabiegów generała Andersa, prawda, ta armia wyszła, jak potem stworzono mit na ten temat, tylko to był efekt dealu między Brytyjczykami i Sowietami. Natomiast Brytyjczycy chcieli, no powiem brutalnie, polskie mięso armatnie, tak? Niepotrzebni im byli cywile, bo to tylko problem. Natomiast to była wielka zasługa generała Andersa, który się uparł i powiedział, że bez cywilów, którzy towarzyszą armią, się nie ruszy.
czyli przyjmiecie nas albo z cywilami, albo bez. Nawet polscy politycy, generałowie z Londynu byli oburzeni. No jak to, prawda? Przecież my narazimy nasze stosunki z Brytyjczykami. Co nam Brytyjczycy zrobią, prawda? Co ten Anders wyprawia? Okazało się, że ten swego rodzaju bunt generała Andersa przyniósł bardzo pozytywne skutki, bo armia nie zostawiła cywilów samym sobie. Generał Anders mówił o tym w dramatycznych słowach. On powiedział coś takiego. Przecież tych ludzi potopić czy powywieszać nie można. My musimy im pomóc. I Brytyjczycy się ugięli. Okazało się, że w stronie faktu dokonanego może przynieść efekt. Natomiast Brytyjczycy od początku mówili, Iran nie jest docelowy. Nie martwcie sobie o tym, że zostaną cywile w Iranie. Armię od razu przetransferowano do Iraku, bo miała bronić pól naftowych, tak wokół Mosulu. Natomiast co zrobić z cywilami? Plan brytyjski był taki, ewakuować cywilów, gdzie się da. Do Afryki, do Indii i rzeczywiście od razu, gdy tylko pierwsza fala przybywa wiosną 1942 roku, od razu zaczynają się, można powiedzieć, takie reewakuacje do Indii i do brytyjskich kolonii w Afryce. Ale był problem. No bo gdyby nie było problemu, to by nie było zagadnienia Polaków w Iranie, bo oni byli bliscy wyewakuowani, prawda? Problem polegał na tym, po pierwsze nie było środków transportowych. Brytyjczycy nie mieli dostatecznej liczby statków. I problem drugi, też poważny, nasi rodacy nie mieli ochoty wyruszać na przykład do Afryki. No wyobraźmy sobie, no nie wiem, rodzice, są głównie kobiety i dzieci. Albo starsi mężczyźni niezdolni do służby wojskowej. Ludzie, dla których często metropolia to jest jakieś Młodeczno, Lida, prawda, miasteczka na Kresach. I teraz im się mówi, macie jechać do Afryki. No Afryka nawet dla polskiej inteligencji przedwojennej to była jakaś dzicz, tak? Znano to nam z książek Osendowskiego, prawda, że strzelają z tych łuków, tak, zatrutych i tak dalej. I to wszystko wyglądało przerażająco. Więc trudno się dziwić, że nie mieli na to ochotę, chociaż w Afryce stworzono im całkiem dobre warunki, jak się okazało. I ten opór i te obiektywne warunki powodowały, że ambitnego planu opróżnienia, że tak powiem nieładnie, Iranu z polskich uchodźców nie udało się zrealizować do końca wojny, bo wciąż około 4000 polskich obywateli pod koniec wojny przebywało na terenie Iranu. Palestyna również była celem działań tutaj ewakuacyjnych dla cywilów. Kto trafiał do Palestyny z Iranu? Wyselekcjonowane grupy. To nie było dla wszystkich. Na przykład rodziny żołnierzy. To był taki gest, prawda? Wasi ojcowie, bracia walczą, więc macie prawa być blisko, bliżej nich, w lepszych warunkach. To byli inwalidzi, osoby zwolnione, prawda, z wojska, ze względu na stan zdrowia. I to byli też polscy Żydzi, sprowadzani nie przez polski rząd, ale przez agencję żydowską, która kierowała, prawda, sprawami politycznymi diaspory żydowskiej w Palestynie. A kto pomagał jakby tym polskim cywilom, którzy tam zostali? No bo tak jakby musiało się stworzyć jakąś pomoc społeczną, musiało się stworzyć jakąś edukację, no trzeba było o nich jakoś zadbać. Jak to wyglądało? Czy oni mogli liczyć na jakąś pomoc, czy raczej zostali pozostawieni sami sobie, czy mogli się uczyć, kształcić, no bo jeżeli tam było tyle dzieci, które zostały, to jak to wyglądało? Czy oni się sami organizowali na przykład? Pomoc była od samego początku i trzeba tutaj jasno powiedzieć, że pełna odpowiedzialność spoczywała na rządzie Rzeczpospolitej. Oczywiście ten rząd, no jak cały rząd, wiadomo, był finansowany z kredytów brytyjskich. Zresztą bardzo dobrze zorganizowano, prawda, żeby te przepływy finansowe były sprawne, no bo bez pieniędzy, prawda, no nic nie można było zrobić. Sytuacja była trudna na początku, no przecież rząd nie oczekiwał cywilów, nie był przygotowany na to.
Więc wszystko nosiło znamiona wielkiej improwizacji. I największe, takie można powiedzieć, żale, zarzuty, krytyka dotyczą tej pierwszej fazy. Po pierwszej ewakuacji. Już nic nie było wiadomo, prawda? Wszystko było takie trochę... Dokładnie. Tak. To tam, no wiadomo, na przykład szach Iranu, prawda, znany wszystkim Mohammed Reza Pahlavi, prawda, który wszedł właśnie na tron, ofiarował jakiś budynek, prawda, na nasz szpital, były takie gesty, ale wielu uchodźców lokowano na przykład w jakichś tam hangarach, budowano szałasy. No to wszystko wyglądało niedobrze, tym bardziej, że większość tych cywilów była w fatalnym stanie zdrowia. Szerzyły się choroby epidemiczne. Trzeba było więc zorganizować służbę zdrowia sprawnie działającą i stopniowo to się wszystko polepszało. Te sprawy leżały w gestii Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej. To było zadanie tego resortu. Ten resort powołał, wszędzie tam, gdzie polscy uchodźcy, większe grupy, powołał swoje delegatury, dlatego że placówki dyplomatyczne były za słabe, żeby udźwignąć. Oczywiście rozbudowano poselstwo w Teheranie na przykład, bardzo rozbudowano. Stało jedna z największych placówek dyplomatycznych polskich. Natomiast główny ciężar spoczywał na organach Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej. Zapytała pani, czy to organizowali się sami uchodźcy, czy to organizowano z zewnątrz. Ciekawą sprawą jest to, że ten aparat administracyjny, który to wszystko tworzył, w przeważającej mierze składał się z samych uchodźców, którzy w ten sposób stawali się pracownikami rządowymi, ale wykorzystywano zasoby miejscowe. Natomiast przysyłano małe grupy specjalistów z Londynu. Dobry przykład, pierwszy delegat właśnie rządowy do spraw opieki, Wiktor Styburski. To był świetny menedżer, przedwojenny wicedyrektor w Banku Polskim, czyli Centralny Banku, prawda, Państwa Polskiego, który znakomicie to wszystko zorganizował. No niestety, jak to często bywa w polskich sprawach, było i bywa obecnie, może pewnie też będzie bywać w przyszłości, no nie wszystkim się podobało, że jak sobie dobrze się radzi, zaczęły się intrygi, prawda, i stracił stanowisko, postawiono mu zarzuty zupełnie, prawda, no trudne do uzasadnienia, no ale był już kandydat polityczny na jego miejsce, prawda, no takie typowe historie, które będą się powtarzać, ale najważniejsze było to, że ten aparat, to życie dla uchodźców udało się szybko zorganizować. Ale druga fala już natrafiała na zupełnie inne warunki. Ale jak na przykład organizowały się te pierwsze szpitale, czy powiedzmy szkoły, to wykorzystywano tam właśnie potencjał wśród tych uchodźców, którzy byli. Bo na przykład, no jestem sobie w stanie wyobrazić na przykład w Iranie, że szpital pomaga tutaj Iran, tak jakby, Irańczycy. No ale szkołę tak jakby ciężko, że polskie dzieci uczyli irańscy nauczyciele. Więc tak jakby, czy tutaj wykorzystywano ten potencjał jakby, który przyszedł? Czy tylko dało się? Tylko i wyłącznie, dlatego że wśród tych uchodźców było naprawdę dużo nauczycieli. Szkół wszystkich szczebli, a także cała grupa profesorów uniwersytetów i politechnik, głównie oczywiście ze Lwowa i z Wilna. Więc potencjał był świetny. Oczywiście główne problemy były dwa. Lokal na szkołę i drugi podręczniki. W Palestynie potem sytuacja była oczywiście dużo bardziej komfortowa, bo tam nawet podręczniki dostawaliśmy od emigrantów żydowskich, którzy przed wojną, prawda, przyjechali do Palestyny. Jak widzisz, że są Polacy, to prawda, przychodzili z podręcznikami, które zabrali jako pamiątkę, prawda, swoją na emigrację. Potem oczywiście uruchomiono cały aparat wydawniczy. Pojawiło się mnóstwo świetnych podręczników, lektur szkolnych.
Więc to wszystko mogło bardzo dobrze funkcjonować. Ale solą tego systemu była świetna kadra nauczycielska, żeńska i męska, zdecydowanie profesjonalna. Te szkoły powszechne, gimnazjalne, a nawet licealne wyrastały w Iranie jak grzyby po deszczu. A to była sprawa niezwykle ważna. Pamiętajmy, że dla dzieci okres pobytu w Sowietach no, odbijał się fatalnie. Nie tylko dlatego, że te dzieci były pozbawione edukacji, ale dlatego, że ulegały demoralizacji. No bo na czym polegał ten system sowiecki? No to był system, który miał budować darwinizm społeczny, tak? Że liczy się tylko, przetrwa ten, kto jest najsilniejszy. Żadne zasady moralne nie obowiązują. I była poważna groźba, że te dzieci często pozbawione rodziców, sieroty, ulegną demoralizacji. Więc to było zadanie nie tylko, że tych dzieci nauczyć polskiego, matematyki, ale po prostu, że tak powiem, przywrócić ich do cywilizacji, tak? Takie wychowanie. Tak, tak, właśnie. Taka funkcja tej szkoły, która wychowywała. Tak, myślę, że to jest bardzo ważne, co pan profesor powiedział właśnie, bo może z tego sobie wiele osób nie zdaje sprawy właśnie, ile ci nauczyciele, nauczycielki, którzy wyszli, ta kadra, jakby wykształciła nowego pokolenia, które potem też odbudowywało Polskę, jak, gdziekolwiek było, tak pamiętało o tym. A czy tak ta druga fala przyszła już miała łatwiej? Pod tym względem. Tak, jeśli chodzi o, jeśli ma pani na myśli tych, którzy byli ewakuowani właśnie w tej ostatecznej ewakuacji armii generała Andersa, która miała miejsce, prawda, w sierpniu do początku września 1942 roku, Brytyjczycy i polskie władze byli na to przygotowani. To wszystko było zaplanowane. Wiedziano, że przyjadą nie tylko żołnierze, ale także cywile. I dlatego rzeczywiście już trafiono na lepsze warunki. Zresztą wiele tysięcy od razu wysyłano do Afryki lub Indii. Więc ledwo ten Iran zdążyli zobaczyć. Tutaj trzeba pamiętać, bo my mamy takie wyobrażenie, bo mówimy tak, do Iranu trafiło około 120 tysięcy polskich obywateli. I sobie wyobrażamy tą masę, tak? Spore miasto Polski. Ale przecież to nie było naraz. Według moich obliczeń najwięcej Polaków przebywało w Iranie, nie mówię o tranzycie armii oczywiście, tylko mówię o cywilach, jesienią 1942 roku, w październiku 1942 roku i to jest około 25 tysięcy. To była taka liczba maksymalna. Więc też trzeba o tym właśnie pamiętać. Warunki się poprawiały, przede wszystkim sytuacja zdrowotna. To było największe zwycięstwo. Opanować choroby epidemiczne. No teraz wiem, co to znaczy, prawda? One były w tamtych warunkach, prawda, wyniszczone organizmy, dopiero zbierało się. Podatne na, zwłaszcza starsze osoby. I to się udało znakomicie. Udało się tak, że doszło do sytuacji, którą dziś możemy traktować z uśmiechem. Mianowicie, no, był świetny polski szpital cywilny w Teheranie. I co się okazało? Co raportowano? Że pod koniec 1943 roku, bo w 1942 roku ten szpital walczy, jest na pierwszej linii walki z epidemiami, prawda? I sytuacja jest fatalna, brakuje rąk do pracy, brakuje pielęgniarek, lekarzy. Ale co się dzieje już pod koniec roku 1943? Okazuje się, że w polskim szpitalu jest więcej personelu niż pacjentów. Mało tego, wśród personelu jest więcej pracowników administracji niż lekarzy i pielęgniarek. No więc sytuacja taka trochę bulwersująca, jak to lokalne władze, prawda, opieki społecznej tłumaczyły. No, mówił, zgoda, sytuacja jest kuriozalna, ale czy lepiej, żeby te osoby pobierały zasiłki? No niech lepiej mają fikcyjne w istocie zatrudnienie, niż, prawda, są na zasiłkach, bo będą chociaż miały takie większe poczucie godności, prawda, że mają pracę. A czy w tym polskim szpitalu w Teheranie, czy lekarze, pielęgniarki, to też byli Polacy, którzy wyszli? Czy tam też był jakiś udział, powiedzmy, irański w personelu? Czy to wszystko było też jakby własnym sumptem? W przeważającej mierze byli to oczywiście lekarze polscy, też delegowani z wojska.
Okay. Bo tutaj bez wojska też wiele nie osiągnięto, ale mamy przykłady, że zatrudniano, pewnie są tam jakieś przykłady też lekarzy irańskich, ale na przykład w większym stopniu lekarzy hinduskich, którzy też byli w Iranie, a także lekarzy brytyjskich. To były mniejsze grupy, ale wsparli również ten polski wysiłek medyczny. Dziękuję. A teraz chciałam zapytać o takie przejawy takiego polskiego, trochę normalnego w cudzysłowie, jak można w takich warunkach nazywać normalnym życiem. Właśnie z pana książki wyczytałam, że na przykład było harcerstwo, które działało. Chciałam zapytać właśnie, jak ono tam się kształtowało, jak działało i zapytać też o to, czy były jakieś takie inne przejawy takiego normalnego polskiego życia. No jak tutaj ciężko o tym mówić w takich warunkach, ale myślę, że to był taka szczypta normalności w tym jakby innym świecie, dziwnym świecie, w świecie wojny mimo wszystko. Tak, tutaj ja podkreślę taką rzecz na początku, różnicę między Iranem i Palestyną. W Palestynie to życie wyglądało całkiem normalnie, praktycznie europejsko, bo tam uchodźcy nie byli izolowani. To była inteligencja, tam nie było potrzeby tworzenia obozów, prawda, uchodźczych, więc ci ludzie żyli praktycznie swobodnie. Nawet dzieci i młodzież, które uczęszczały do szkół cywilnych, nie junackich, no korzystały z dużej swobody. W Iranie tak być nie mogło. To była zbyt duża grupa uchodźców. No i powiedzmy sobie, Palestyna to jest ówcześnie kraj praktycznie zachodni, tak? Gdzie mamy brytyjskie władze, gdzie mamy europejskich Żydów, prawda? Więc tutaj nie ma problemów. Natomiast no, oczywiste było to, że w Iranie trzeba stworzyć pewnego rodzaju enklawę. I tę enklawę stanowiły obozy uchodźców. No jak to w obozach? No jest dyscyplina, są rygory. Nie wszyscy się im poddawali. Raporty, sprawozdania notują no, sporo przykładów, że ludzie te obostrzenia tak łamali. To jest zresztą też normalne, no oni wyszli z domu niewoli, przeszli, prawda, różnego rodzaju obozy, miejsca, prawda, zesłania i trochę to potrzeba wolności też była naturalna. Niektórym udało się urządzić sobie życie poza obozami. W jaki sposób? No, trzeba było zdobyć pracę. To dotyczyło przede wszystkim Teheranu. I tam Polacy, przede wszystkim kobiety, znajdowały zatrudnienie w różnych instytucjach brytyjskich, amerykańskich. Kantynach, sklepikach, prawda, tego typu, można powiedzieć, infrastrukturze właśnie brytyjskiej i amerykańskiej. Ale nie tylko. Mamy przykłady, że są Polacy, którzy pracują na przykład w jakichś przedsiębiorstwach irańskich. Mamy przykłady Polek, które pracują w tehrańskich restauracjach, które pracują w domach bogatych Irańczyków. Wykształcone panie były chętnie zatrudniane jako guwernantki przez arystokrację, prawda, inteligencję irańską. Ale zdarzają się przypadki, że też pracowały jako pomoce domowe, prawda, służące. Co ciekawe, polskie władze, zamiast być zadowolone, że Polki sobie tak znakomicie radzą, no bardzo obawiały się, czy to nie wpłynie negatywnie na ich, że tak powiem, no moralność, jak to określano. Co ciekawe, w stosunku do mężczyzn takich obaw nie wyrażano. Nie spotkałem się w każdym razie, że kontakt, prawda, z miejscową społecznością, prawda, polskich uchodźców może jakoś negatywnie na nich wpłynąć. Oczywiście no, trzeba powiedzieć, prawda, że o ile w Palestynie te relacje były bliskie, prawda, z tą, no może z wyjątkiem Arabów, no bo tam te różnice kulturowe były zbyt duże, no to w Iranie też te różnice kulturowe sprawiały, że trudno było o bliższe kontakty. Oczywiście inteligencja, arystokracja irańska była bardzo zeuropeizowana, ponieważ zadbał o to, prawda, szach Reza Chan.
Tak. Tak. No należy podkreślić, że jednak Iran Dashaha Pahlaviego był inny niż później za Chomeiniego, więc to, co teraz nam się kojarzy z Iranem, wtedy było zupełnie inne, prawda? Iranowi było bliżej do laickiej Turcji niż do współczesnego Iranu. Zdecydowanie, zresztą szach wzorował się bardzo na, prawda, Atatürku. Natomiast oczywiście te procesy dotyczyły tylko elit, wąskiej grupy elit, prawda? Dla ogółu społeczeństwa, no to byli jacyś, prawda, obcy ludzie. Zwracano uwagę, żeby Polacy też szanowali, prawda, no odmienność kulturową. Znaczy, trochę inaczej, prawda, postrzegają pewne sprawy, żeby nie zachowywali się zbyt swobodnie, prawda, jak na ulicach Paryża czy Londynu. No więc takie również zagadnienia się pojawiały. Ale na pewno to dążenie do normalnego życia, o którym pani mówi, było bardzo silne, ale przede wszystkim no to też trzeba było jakoś to życie zorganizować. Też nie wszystko mogły zrobić władze, bo na nich spoczywały te najważniejsze sprawy, czyli zaopiekowanie się, takie podstawowe socjalne, oświata i zdrowie, opieka zdrowotna. Natomiast godne podziwu jest to właśnie, jak uchodźcy sami się organizowali i tutaj była przede wszystkim rola elit, tworząc różnego rodzaju organizacje społeczne. Harcerstwo, o którym pani wspomniała, imponująco rozwija się i w Palestynie, i w Iranie już od roku 40. No, co ważne, nie tylko uczy, ale też wychowuje, czyli to, o czym pan profesor wcześniej wspomniał, że było właśnie potrzebne tym dzieciom, które wyszły ze Związku Radzieckiego. Dokładnie tak. I tutaj jest charakterystyczne stanowisko władz państwowych. One podjęły takie działania, które mogą się nam dzisiaj wydać kontrowersyjne. Bo my mamy może też wyobrażenie, prawda, że na wojnie to każdy powinien tylko walczyć. A polskie władze podeszły trochę inaczej. I na przykład kierowały ludzi z przeszkoleniem wojskowym, ludzi zdolnych do służby wojskowej, do pracy w harcerstwie. Ci ludzie uniknęli, prawda, nie byli pod Monte Cassino. No ale to była cena za to, że oni poświęcili się właśnie wychowaniu młodzieży. Ksiądz Zdzisław Peszkowski, ten świadek Katyniak, prawda, kapelan rodzin katyńskich, które ocalały, prawda, też właśnie z masakry katyńskiej, był takim przykładem. Młody podchorąży, podporucznik, który jest skierowany właśnie do pracy harcerskiej i świetnie się w niej sprawdza. Czy Zygmunt Szatkowski, wybitny polityk emigracyjny, ostatni przewodniczący Rady Narodowej na uchodźstwie. Ci ludzie właśnie i wielu innych skupili się właśnie na tej działalności harcerskiej, która objęła, na przykład w Iranie uważa się 80-90% młodzieży szkolnej. To było odejście od przedwojennego modelu harcerstwa. Przed wojną ZHP mówiło tak, my chcemy elitę. To nie jest, że my chcemy po prostu na ilość pójść. Władze harcerskie w czasie wojny przyjęły inną optykę. Powiedziano tak, my chcemy pójść na ilość. A dlaczego? Bo wolimy, żeby więcej młodzieży było objętych dobrym oddziaływaniem wychowawczym, niż żeby garstka młodzieży była objęta bardzo dobrym oddziaływaniem, tak? I to wszystko było cacy, super, ale tylko dla wąskiej grupy. Myślę, że takie podejście było jak najbardziej słuszne. Tym bardziej jak na te warunki, które tam wtedy były, prawda? No, trzeba było zadbać o tych wszystkich, którzy byli, którzy potem mogli coś budować, coś odnawiać, dbać o polskie życie, a nie tylko o te wąskie elity. Tak sobie można było jakby patrzeć na harcerstwo wtedy, kiedy miało się swój własny kraj i ono się po prostu rozwijał. Więc myślę, że to też była bardzo dobra decyzja. Tym bardziej, że jednak no, pokazuje też, jak bardzo dbano o wykształcenie tego młodszego pokolenia, żeby później mogło tworzyć wolną Polskę. Bo wtedy jeszcze były przecież zupełnie inne nadzieje i oczekiwania w tym czasie. A chciałam zapytać, bo jak mamy taką dużą grupę ludzi, już pan profesor właśnie wspomniał o tym, że byli oni zadbani przez ten nasz rząd w Londynie, ale czy też były jakieś inne rodzaje pomocy, na przykład ten Polski Czerwony Krzyż, on niósł taką realną pomoc dla osób, które tam były,
czy mieli jakieś też inne, jakieś takie organizacje, które im pomagały, no bo wiadomo, część znalazła sobie miejsce i pracowała, ale pewnie nie wszyscy byli w stanie jakby o siebie zadbać. Czy były takie organizacje? No bo już jakby po wojnie, jak już weszło IRO, które pomagało polskim uchodźcom, no to na przykład dla Turcji szacuje się, że jakby realnej pomocy potrzebowało 1200 parę osób, więc to nie było tak dużo. Więc czy ci ludzie na przykład w tamtym czasie byli też zaopiekowani przez inne organizacje, czy głównie przez rząd? Te organizacje, o których pani mówi, odgrywały bardzo ważną rolę, bym powiedział taką komplementarną, prawda, uzupełniającą. I zwłaszcza Polski Czerwony Krzyż, który wszędzie był tam, gdzie byli, prawda, polscy żołnierze, polscy uchodźcy. Działalność PCK, także na Bliskim Wschodzie, była bardzo wielostronna. Bo to, wiadomo, była pomoc sanitarna, prawda, bo przecież wiele tych pielęgniarek, prawda, sanitariuszek, to są siostry Polskiego Czerwonego Krzyża, wiele też przeszkolonych przez PCK przed wojną. Ale to też jest organizowanie różnych kantyn, świetlic i fantastyczna działalność, tak bym powiedział, poszukiwawcza. Pamiętajmy, że wielu tych ludzi poszukuje swoich rodzin. Gdzieś tam zostały w kraju, gdzieś tam są w Związku Sowieckim, bo nie zostały ewakuowane, przecież większość nie była ewakuowana, tak, i wciąż gdzieś tam przebywa w Związku Sowieckim, rodziny w kraju okupowanym, martwią, przecież nie wiedzą nic o tych rodzinach. I to właśnie PCK stworzyło profesjonalną akcję poszukiwawczą. Poszukiwano krewnych, i poszukiwano kontaktu, także można była korespondencja, tworzono ewidencję, prawda, Polaków, którzy rozsianych po świecie. Rządowi tak się to wszystko spodobało, że w końcu przejął placówkę, prawda, PCK, tak zwane Centralne Biuro Adresowe, prawda, utworzone w Teheranie, i uczynił ją placówką rządową. Także IMKA, prawda, zapomniana organizacja, która przed wojną w Polsce była bardzo prężna, prawda, jak Christian Men's Organization, był też żeński oczywiście odpowiednik, IMKA, albo tak mówiono w Polsce, prawda, YMCA, bardziej może znane obecnie, również prowadziła na przykład działalność taką kulturalno-oświatową, prawda, wspierała finansowo wiele, wiele inicjatyw. Więc te organizacje, byśmy powiedzieli, takie już znane z działalności przedwojennej, były bardzo prężne, właśnie harcerstwo, PCK, IMKA, ale tworzono zupełnie nowe organizacje już tam na miejscu, które miały po prostu integrować tych uchodźców, budować więź, ale także, no, powiedzmy sobie tak, no jak już sytuacja się polepszyła, no to ludzie potrzebowali czymś się zająć, tak? I potrzebne im były takie organizacje, które umożliwią właśnie rozwijanie zainteresowań, prawda? Budowanie też tych więzi regionalnych, zawodowych, prawda? I takie organizacje powstawały. Ja tylko dam przykład. W Iranie, według oddzielnych obliczeń pana profesora Jana Drausa i moich, ponad 20 organizacji działało. W Palestynie nawet ponad 30. I jakie one zainteresowania na przykład rozwijały? W sensie, czym się zajmowały? Czy na przykład też uczyły jakichś zawodów? Czy było coś takiego? Również, bo właśnie pani tutaj bardzo trafny kierunek wskazała tej działalności, właśnie edukacja, uzupełnianie tej edukacji szkolnej. Tak więc tworzono masę organizacji kursów oświatowych. Ta działalność się wybijała, łącznie z tym, że w Palestynie powstała taka społeczna namiastka wyższej uczelni, taka kursowy ośrodek, który właśnie w jakimś sensie zastępował, w pewnej mierze oczywiście, prawda? Na ile się dało w tej sytuacji, prawda? Oczywiście, na ile się dało. Różnego rodzaju właśnie odczyty, działalność odczytowa, znakomicie rozwinięta, działalność naukowa. Wykorzystano fakt, że
cała grupa wybitnych uczonych polskich ze wszystkich uczelni znalazła się i w Palestynie, i w Iranie. I w Iranie powstaje no, rzecz absolutnie unikatowa. Towarzystwo Studiów Irańskich. To tworzy grupa wspaniałych polskich profesorów. Przede wszystkim Stanisław Kościołkowski, historyk z Wilna, znakomity. Profesor Czesław Czarnowski, lekarz, laryngolog. Profesor Klemensiewicz, Zygmunt Klemensiewicz, fizykochemik, uczeń Marii Skłodowskiej-Curie. Jeszcze można kilku, prawda, wymienić. I oni, Franciszek Machalski, późniejszy profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, który po wojnie no, właściwie tworzył polską iranistykę. Wielce zasłużona postać. Był sekretarzem Towarzystwa Studiów Irańskich, jedynym tam profesjonalnym orientalistą. Ta grupa ludzi prowadziła wspaniałe badania nad właśnie Iranem, nad relacjami polsko-irańskimi w historii. No, fantastyczna praca, która później była kontynuowana w postaci Instytutu Polskiego w Bejrucie. Tak, no tutaj co ważne też raczej po tej obecności polskiej w Iranie, Irańczycy mieli dobre zdanie o Polakach, więc też pokazuje jednak, że ta grupa potrafiła odpowiednio odnaleźć się w tym warunkach i zachowywać, że jednak zostawiliśmy jakby dobre wspomnienia i po tym też Irańczycy nas pozytywnie wspominają, prawda? Tak, takie wspomnienia są, chociaż też nie idealizujmy tego aspektu, bo to różnie wyglądało. Oczywiście mamy wiele przejawów sympatii, prawda, dobrej pamięci. Sam się zetknąłem z takimi właśnie bardzo sympatycznymi wspomnieniami, ale też trzeba pamiętać o takich rzeczach, które były zupełnie naturalne. Dla takiego zwykłego Irańczyka, który nie wie na przykład, że Iran w ogóle no, nie partycypuje w kosztach utrzymania tak, tych Polaków, no to on rozumuje tak. Przyszła jakaś tutaj grupa, jakiś ludzi tak, gdzieś z Europy i nas objada, a w Iranie wielki głód. No okupacja miała fatalne skutki tak, gospodarcze dla Iranu, ale Iranczycy z tym zupełnie się nie liczyli. No więc była też taka atmosfera. Że Iran ze swojej ropy niewiele dostawał. No, właśnie. Druga sprawa. Propaganda komunistyczna. Sowieci zawsze o to dbali, prawda? A ta imigracja, jak nazwana andersowska, prawda? No szczególnie była takim problemem, tak? Dla Sowietów i była poddawana różnej presji propagandowej. A przecież w Iranie działał bardzo prężny ruch kryptokomunistyczny. Oczywiście szach zakazał działania oficjalnego komunistów, ale partia kryptokomunistyczna Tudeh wykorzystywała ciężką sytuację Iranu, no, aby właśnie prowadzić propagandę przeciwko tym wszystkim imperialistom, tak, Brytyjczykom, Amerykanom, no i także tym Polakom, prawda, którzy są z nimi związani. Więc było wiele przykładów wśród inteligencji irańskiej, bo wiele przykładów bardzo też takich sympatycznych odczuć, no ale nie zawsze te nastroje, prawda, wobec Polaków były tylko pozytywne. Tak. Tak miło nam się rozmawia, ale tak powoli jakby zmierzamy ku końcowi. I mam takie jedno duże na razie, ogólne pytanie jakby na koniec, o którym myślę, że z panem profesorem sobie w międzyczasie porozmawiam, czyli o tej jakby polskim życiu politycznym, które się tam kształtowało. No bo jeżeli to byli ludzie, którzy wyszli z armią Andersa, byli wśród nich właśnie senatorowie, czy osoby, które polityką się jakby zajmowały, więc ciężko sobie nie wyobrazić, że to życie polityczne nie kwitło, tym bardziej, że jednak była wiara w to, że wrócą do wolnej Polski prędzej czy później, więc no trzeba o to życie polityczne dbać. Więc chciałam się zapytać, czy istniało polskie życie polityczne na Bliskim Wschodzie i czy jakby wszystkie partie polityczne, które w Polsce przedwojennej istniały, jakieś miały swoje odbicie w działalności tam na Bliskim Wschodzie, jak oni sobie tam radzili? Panie profesorze, takie szerokie pytanie, wiem, ale nie dało się tego zawęzić. Gdzie są Polacy? No, muszą być polityka. Partie polityczne, nawet jak jest tam znajdzie kilku, prawda, działaczy politycznych, to muszą się zorganizować. Więc nie mogło być inaczej, rzeczywiście jak najbardziej. No ale powiedzmy sobie wprost. Na Bliskim Wschodzie znalazło się dwóch byłych polskich premierów, tak? Ostatni, II Rzeczypospolitej, Sławoj Składkowski i wcześniejszy Janusz Jędrzejewicz, cała grupa właśnie ministrów, tak jak pani wspomina, senatorów, posłów, cała liczna grupa wojewodów, najróżniejszych urzędników państwowych i właśnie działaczy różnych opcji politycznych.
Oczywiście, mimo wszystko, w całym morzu uchodźstwa to były drobne grupy i większość uchodźców nie była zainteresowana, prawda, tą działalnością polityczną. Mieli zupełnie inne problemy. No, ale... Jak które w współczesnym świecie, prawda? Wydaje nam się, że wszyscy się politykom interesują, to się okazuje, tak, że to wąska grupa i taka bańka, ale... Ja mam wrażenie właśnie, że troszeczkę w takiej bańce ci politycy też funkcjonowali, bo z różnej korespondencji, jakbyśmy tylko ją czytali, to wynikałoby, że to są sprawy o znaczeniu no, kluczowym, tak? No niestety, też fakt, że niewiele mieli wpływu, no bo jednak centrum polskiego życia politycznego to był Londyn. I tam działy się ważne rzeczy. I tam byli najważniejsi politycy. Dlatego oni mieli takie poczucie, że są na bocznym torze, że niewiele mogą zdziałać. I to ich frustrowało. I myślę, pewne konflikty, takie pewne zacietrzewienie, które obserwujemy, no też było wynikiem tej sytuacji. No powiedzmy sobie, też było takie poczucie, o, ci lepsi to od razu dostają bilet do Londynu. I tam, prawda, są potrzebni, a my tu właśnie tkwimy. Więc takie nastroje też były. Natomiast to trzeba powiedzieć tak, że najsilniejszą reprezentację mieli Piłsudczycy. To wynikało z tego faktu, że to rumuńskie, prawda, część tego rumuńskiego uchodźstwa, zresztą nie tylko ewakuowana przez rząd, no bo wielu nie było mile widzianych, tak, przez nasz rząd w Palestynie, dlatego ewakuowali się na własną rękę, ale skutecznie. Tak właśnie premier Stanisław Składkowski, prawda, i wielu, wielu innych. Więc tutaj ci mieli naprawdę mocny team i Piłsudczycy bardzo wcześnie zaczęli działać, oczywiście w duchu antyrządowym, tak no, przeciwko rządowi Sikorskiego, no do dzisiaj, prawda, krążą jakieś zupełnie pozbawione sensu legendy, że właśnie ci Piłsudczycy z Bliskiego Wschodu stoją za rzekomym zamachem na premiera Sikorskiego. No to zupełnie jest prawda, absurdalne. Bardzo ostro krytykowali, bardzo ostro. Nie zawsze sprawiedliwie premiera, no, ale starali się jakoś też, prawda, zaistnieć i stworzyli najpierw taki zespół Piłsudczyków, a później to było przekształcone w Związek Pracy dla Państwa, który był takim zarzewiem późniejszej, można powiedzieć, organizacji piłsudczykowskiej, prawda, działającej w Wielkiej Brytanii, czyli Ligi Niepodległości Polski, prawda, także innych organizacji. Piłsudczycy natomiast mieli słabą reprezentację w Iranie i tam głównie aktywni byli tacy konserwatyści, którzy przed wojną oczywiście sympatyzowali z Piłsudczykami, ale tak zachowywali pewną autonomię i krytycyzm. Taki przykład lidera właśnie takiego konserwatywno umiarkowanie Piłsudczykowskiego w Iranie to taka postać bardzo ciekawa, hrabia Michał Tyszkiewicz. No przede wszystkim znany jako mąż swojej żony, czyli boskiej Hanki Ordonówny, tak? Która też była w Iranie. Tak, chociaż krótko, bo potem też w Indiach, prawda, z dziećmi, później właśnie w Palestynie, w Libanie. Hrabia Tyszkiewicz sam był bardzo ciekawą postacią, miał własną biografię i taką bardzo, ja czytałem jego korespondencję, to człowiek niezwykle inteligentny, niezwykle przenikliwy. I on miał takie marzenia o takiej właśnie budowie też na przyszłość, takiej partii nowoczesnego konserwatyzmu, na wzór brytyjski, prawda. Kto jeszcze tam działał? No oczywiście wszystkie główne partie polityczne tworzyły swoje komórki. Socjaliści, ludowcy, ale tak nie przywiązywali wielką wagę do struktur, dlatego że oni mieli wpływ w aparacie rządowym i opierali swoje znaczenie właśnie na tym, że opanowali, prawda, te placówki rządowe. Na przykład w rękach Polskiej Partii Socjalistycznej był aparat opieki społecznej, no bo to był resort zarezerwowany dla socjalistów. A komuniści?
O, też, właśnie, to jest mało znana historia. Właśnie dlatego podpytuję pana profesora. Ja zgłębiałem, bardzo, bardzo dziękuję, bo to warto o tym powiedzieć. Komuniści byli aktywni, chociaż nie zawsze byli to typowi uchodźcy, właśnie w małym stopniu. Najczęściej były to osoby, które były w jakimś sensie oddelegowane przez komintern, tak można powiedzieć, prawda? Przynajmniej do roku 1943. Tak, żeby nie wchodzić w szczegóły, a uporządkować pewne sprawy. Zarzewiem tej grupy komunistycznej na Bliskim Wschodzie byli tak zwani Berlingowcy. To była grupa oficerów rezerwy podchorążych, często przedwojennych komunistów, chociaż nie wszyscy, którzy zostali wyłuskani z obozów jenieckich i pod wodzą pułkownika Berlinga byli szkoleni jako zarzewie przyszłej polskiej armii buku sowieckiego w tej słynnej Willi Szczęścia w Małachówce pod Moskwą. Berling, niektórzy inni zostali, natomiast reszta wyszła z armii generała Andersa i chciała działać nadal. Ale polskie służby okazały się skuteczne i tę grupę wyaresztowały po prostu. Praktycznie całą ją unieszkodliwiły. I do końca wojny trzymano ich w więzieniach, mimo że Sowieci próbowali nawet liberalną i lewicową opinię na Zachodzie obudzić, że tam zakuwa się polskich patriotów w kajdany i trzyma w piwnicach gdzieś w Jerozolimie, tak jak, prawda, tam krzyżowcy Saracenów. Tak to naprawdę przedstawiano. To wcale nie są moje jakieś tam wymysły. Udało się tę grupę unieszkodliwić. Ale na tej bazie tej legendy, tej grupy, zaczęto tworzyć właśnie komórki komunistyczne w oparciu o Komunistyczną Partię Palestyny. Dlatego, że brakowało rodzimych działaczy. Potem oczywiście oni się pojawiali, tak, różnymi drogami. Część to była usunięci z armii Andersa ludzie, prawda, najczęściej, dla których oczywiście już nie było w wojsku miejsca, byli tacy, którzy na przykład z Rumunii przybyli i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie oni mieli bardzo małe wpływy. Wydawało się, że znaczenie było mikroskopijne. No bo ludzie, ale propagandowe na przykład też było? Przepraszam, nie usłyszałem. Propagandowe? Czy szerzyli propagandę? No, starali się robić propagandę, ale oddziaływanie było nikłe. No bo ludzie, którzy przeszli piekło sowieckie... Nie dali się nabrać, tak? Prawda? Dobrym obszarem do działania. Popełniano duże błędy. Na przykład Komintern wysłał dwóch działaczy. Jeden to był Władysław Matwin, znany później bardzo działacz, tak, po wojnie. Drugim Józef Olszewski, żeby działali wśród polskich chłopców w Iranie. Ale oni myśleli, że zastaną tam po prostu tysiące Polaków i armię. Nikt ich nie poinformował, że tam już nie ma armii. Więc to wszystko było robione bardzo amatorsko. Chyba sama Moskwa w to nie wierzyła. Pole manewru było słabe, ale oni myśleli o przyszłości. I to było działanie dobrze przemyślane. Teraz niewiele osiągniemy, ale wojna się skończy i co będzie? Polak tęskni za ojczyzną. Łatwo powiedzieć tak, idźcie sobie na emigrację, jak się wam komuniści nie podobają. Mają rodziny w Polsce. To były dramaty przecież. Znają przede wszystkim język polski, gdzie mają znaleźć pracę na Zachodzie, prawda? Dokładnie, wiele dylematów. Tak. Największe były sprawy rodzinne przede wszystkim, tak. Bo to był główny motyw powrotu. I już szykowano się na to, żeby wśród tych ludzi zasiewać, prawda, taką opcję. Chcecie wrócić do kraju? My wam pomożemy. Tylko przystąpcie nas, pokażcie, że jesteście za Polską, oczywiście nie komunistyczną, demokratyczną, bo to był ulubiony, prawda, slogan tych grup komunistycznych. A słowo komunizm było zabronione, tak, zabronione. Trzeba mówić Polska, że to jest opcja demokratyczna, antyfaszystowska, tak, to były ulubione slogany. I rzeczywiście ci ludzie zbudowali cały aparat dyplomatyczny rządu warszawskiego później, prawda, po wojnie. Organizacje, które narobiły sporo też zamieszania, że tak powiem. A czy oni zostali po wojnie na Bliskim Wschodzie, czy raczej właśnie wyszli z tego Bliskiego Wschodu? W sensie mówię o komunistach jako takim. Czy oni tam zostali na przykład szerzyć propagandę
wśród ludności rodzimej jakby zaraz po wojnie, czy raczej oni wśród Polaków tylko działali? To zależało. Były przypadki, jeżeli to byli działacze na przykład Komunistycznej Partii Palestyny związani już z Palestyną, ale to była mniejszość, no to oni zostawali. Ale większość uważała się za polskich komunistów i oni chcieli pomagać, tak, komunistom w kraju. Więc na ogół schemat był taki. Zaraz po wojnie obsadzają, prawda, te placówki konsularne, prawda, przejęte przez rząd warszawski, działają, prawda, na rzecz tutaj władz w Warszawie, a potem wracają do kraju, no i znajdą zatrudnienie, tak, ale karier nie robią, to jest charakterystyczne. Kierownictwo PPR, PZPR-u tym ludziom, mimo że to często byli starzy komuniści, jakby nie ufało do końca. Nikt z nich nie zrobi wielkiej kariery. No może Władysław Matwin, prawda? No ale potem związał się z Puławianami, z liberałami tak partyjnymi, zaczął po październiku Gomułkę krytykować, więc też, prawda, dla niego miejsca już nie było. A tak to widzimy ich na takich, można powiedzieć, zupełnie bocznych ścieżkach. Tak więc można powiedzieć, że to nie był ten kierunek, tak, który chętnie z tych kadr korzystano z PRL-u. Tak bym to widział. Panie profesorze, bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę. Była ona dla mnie tym większą przyjemnością, że to jest okres, który ja najbardziej lubię na Bliskim Wschodzie, więc bardzo się cieszę, że dzięki panu, dzięki rozmowie dzisiaj, dzięki książce mogłam sobie, tutaj postawię ją, żeby było ją jeszcze widać na koniec, mogłam sobie jakby bliżej przybliżyć. Mam nadzieję, że naszym słuchaczom będzie się podobało jeszcze bardziej i będą wracać, czy do rozmowy, czy do książki, więc ja jeszcze raz bardzo dziękuję, że znalazł pan profesor czas. Ja serdecznie dziękuję pani, dziękuję również państwu. Dziękuję wszystkim Państwu za to, że byli Państwo dzisiaj z nami. Mam nadzieję, że cały cykl Polaków w Oriencie bardzo się Państwu podoba i że oglądają Państwo kolejne odcinki. Ja zapraszam już na spotkanie kwietniowe, w którym będziemy rozmawiać m.in. o polskich inżynierach w Turcji. Taki będzie jeden z tematów poruszanych, to właśnie będzie ten. Więc ja bardzo wszystkim Państwu dziękuję i mam nadzieję do usłyszenia.